Od kilku tygodni po Polsce jeżdżą tak zwane cysterny wstydu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości prezentują na nich ich zdaniem zaniechania poprzedniego rządu w kwestiach gospodarczych. We Włocławku taka cysterna pojawiła się w sobotę na Tamie. Kandydująca do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak przekonywała, że w czasie rządów PO-PSL budżet państwa tracił miliony złotych dziennie. Ten konwój wstydu naszych poprzedników ma uświadomić Polakom, jak bardzo dziurawy był system finansów publicznych za ich rządów. Do Polski wjeżdżało dziennie około 600 cystern z nielegalnym paliwem. Każda taka cysterna to dla podatnika strata 40 tysięcy złotych. W sumie dziennie dawało to 24 miliony straty dla podatników. Przez 8 lat uzbierało się z tego blisko 68 miliardów złotych. A w tym czasie na biurku ministra finansów Platformy leżał stos dokumentów z pismami od przedstawicieli branży paliwowej, stalowej, elektronicznej, z błaganiami wręcz o uszczelnienie systemu. Politycy tej formacji odnieśli się też krytycznie do nowych propozycji rozwiązań programowych Koalicji Obywatelskiej. Skrócenie czasu kolejek do lekarzy, sfinansowanie in vitro, złagodzenie samego porodu. Kolejne sprawy to, co mnie zupełnie zaskoczyło, wracamy do związków partnerskich, czyli rejestracja. Pan Schetyna niedawno mówił o tym, że do tego Platforma nie będzie wracać. Joanna Borowiak w wyborach parlamentarnych będzie się ubiegać o mandat posła w naszym okręgu z listy Prawa i Sprawiedliwości z pozycji numer 4, a Józef Łyczak powalczy o mandat senatora.